Savio to wąż boa. Jest inteligentny, potężny, przebiegły i jest w stanie uniknąć wszelkich pułapek, jakie zastawiły na niego pingwiny. On również jest bardzo zwodniczy i chytry. Przybył do Central Parku z Hoboken. Pingwiny, prócz szeregowego, są temu przeciwni co do nowego lokatora. Wkrótce odkrywają, że zniknął Mord. Pingwiny chcą dowiedzieć się, jak Savio się wydostaje na zewnątrz, zauważają tunel wentylacyjny. Wkrótce znikają Morris i Marlenka. Pingwiny postanawiają zastawić pułapkę na boa i na przynętę wystawili szeregowego, przebranego za małpę, ponieważ Savio lubi pożerać ssaki. Wkrótce szeregowy pada łupem tego węża. Skipper odkrywa, że Savio sięga ogonem do systemu i wpisuje kod, który go wypuszcza. Pingwiny i Julian uciekają przed nim, lecz Julian zostaje pożarty. Pingwiny wtedy opracowują plan. Ostatecznie wabiają boa do zagrody Barta, który pokonuje go, a obsługa zoo odesłała węża do Hoboken. Shauna Smith, ta asystentka weterynarza występująca w odcinku Miłość Boli, jest obiektem miłości szeregowego. Kiedy pingwiny odkrywają, że szeregowy specjalnie ulegał wypadkom tylko po to, by móc się z nią zobaczyć, próbują go siłą zaciągnąć do bazy. Wtedy stwierdza, że najmłodszy z pingwinów jest terroryzowany przez resztę i postanawia oddzielić go od reszty oddziału. Szeregowy, podjąwszy decyzję, że ważniejsi są dla niego przyjaciele niż obiekt westchnień, udaje, że ma wściekliznę i straszy młodą panią weterynarz. Ta z kolei zmienia nastawienie do niego. Z karteczki można wyczytać, że ma na nazwisko Smith. Izabela Bukowska, aktorka podkładająca głos lekarce, podkłada też głos Kitce, postaci z odcinka Soku i Kocha. Shelly to niebieskooka strusica mieszkająca w zoo. Była zakochana w Rico i próbowała pozbyć się perki. Nie udało jej się to, więc kupiła sobie chłopaka. Jest często widoczna w tle odcinków, jednak największą rolę odegrała w odcinku Miłość o długiej szyi. Podobnie jak Bart, strusica miała w filmie Pingwiny z Madagaskaru misja świąteczna partnera, jednak w serialu już nie. W jednym z odcinków pingwiny robią dziurę obok jej wybiegu, a gdy gaz zalepia dziurę, ona wpada w mokry cement i utyka. Rico ratuje ją, ona się w nim zakochuje i śpiewa mu piosenkę. Gdy usłyszała, że Skipper mówi Marlence o perki, Shelly ją porywa. Pod koniec odcinka ta jednak pomaga pingwinom ją odzyskać. Pojawia się przez chwilę w różnych odcinkach pierwszego sezonu, m.in. Operacja Igła i Dwie stopy nad ziemią i wyżej. Jednakże osobiście poznajemy ją tylko w odcinku Miłość o długiej szyi. Bardzo lubi petunie i taniec w deszczu oraz zamkniętą w klatce zwierzynę. W pierwszym sezonie kilka razy widzi Rico, ale zakochuje się w nim dopiero w odcinku o niej. Jej imię pojawiło się dopiero w odcinku Miłość o długiej szyi. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Shelly.